Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagrywam taki update filmiku, który już wcześniej wypuściłem, czyli jak wbiłem Mastera w 28 gier. Tak wiem, że tutaj jest napisane 30 gier, ale było to 28 gier, zaraz wam to wyjaśnię. Ten filmik będzie troszeczkę krótszy, chciałem wam tu tylko zobrazować jakie kompozycje grałem w Diamencie Przeciwko Challengerom oraz grandmasterom, żeby wbić tą rangę to, była to troszeczkę inna kompozycja niż tą, którą piłem Diament, bo była ona mniej kontestowana, tak więc chciałem wam zobrazować jak możecie się przebić przez te Tanki. Nie mam tutaj nagranego żadnego filmiku, żeby Wam to pokazać na przykładzie, więc będzie to troszkę krótszy filmik, bardziej teoretyczny, ale na sam początek dalej jest to, było to chyba 96% top 4, jak wbijałem tego Mastera, bo tutaj na dole sobie możecie zobaczyć, że moje gierki dwie w Masterze niestety były siódmym i piątym miejscem, dlatego to aż tak spadło, a od Diamentu 4 do Mastera tutaj jest to dokładnie 9 gierek. W 9 gier udało mi się przebić z Diamentu 4 do Mastera, w bardzo szybkim tempie. Wszystkie moje gry były udokumentowane na streamie na Twitchu, na który Was serdecznie zapraszam. Link będzie w opisie. Dosyć często tam ostatnio streamuję. Nie jest to zbyt regularne, ale kiedy mam wolną chwilę, to staram się tam streamować i te gierki pokazywać. Tak więc nie mam nagranego przykładu, ale na streamku wszystko było, było nagrane i bardzo fajnie się tam dobrze bawiłem. A więc co ja tutaj grałem? Jak widzicie, bardzo dużo LP-ków dostawałem za te gierki, bo było to czasami po 70-80 LP-ków, no ale ciężko się dziwić, jak w moich grach były takie osoby jak TFT Arkok albo i Kezman. Nie wiem, czy ich ko kojarzycie, ale to jest dwóch najlepszych graczy na serwerze EUN w Polsce. E, chyba top 1 i top 2. Obydwoje mają w challengerze około 1000 LP, tak więc no ciężko, żeby nie dostać dużo LP, jak jesteście w diamencie 3, a pokonujecie challengerów albo jakieś. Grandmasterów. E, I co tutaj możecie zobaczyć z mojej historii gier? Cybernetiki, 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 Jiggs na trójce, Cybernetiki oraz Cybernetiki. E, z cybernetików głównie grałem. I teraz dlaczego grałem głównie z Cybernetików, gdy przebijałem się z diamentu e, do Mastera. Głównie grałem Cyberneticów zamiast Jinx, którą wam tak polecałem w ostatnim filmiku, e, przez to, że Jinx jest bardzo kontestowana na wyższych rangach. No nie, nie trzeba jakiegoś geniusza, żeby wywnioskować, że Jinx jest mocnym carry, i nawet gdy będziecie forsowali tą kompozycję co grę, to uda wam się dojść do tych wyższych rang. A więc wszyscy się skapnęli, że Jinx jest dobra, i jak wchodziłem sobie do gierki, odpalałem sobie giereczkę, sprawdzałem, skautowałem. Na trzecim poziomie ludzie mieli Malfighta, Illaoi, Zixa oraz i już złożony redbuff. 4-5, czasami nawet 6 osób miało taki start, a więc wiadome było, że wszyscy będą forcowali rebele, tak więc. A więc druga najlepsza kompozycja, w której ja się mega komfortowo czuję, to są właśnie Cybernetiki. Cybernetiki są dosyć łatwe do zagrania, bo macie. Dosyć taniego, relatywnie taniego carry w postaci Wayne, i możecie ją systematycznie zbierać na drugi poziom. Jeżeli przegrywacie Early, to też nie jest zbyt złe, bo wtedy możecie sobie zebrać perfekcyjne itemki na Wayne, ale możecie sobie też łatwo winstrikować w Early, jeżeli zbierzecie Luciana, Leona oraz Fiore i zdobędziecie tam synergię cybernetyków. W early gameie. A więc, jak ja tą kompozycję grałem, e, chciałem wam to jakoś tam zobrazować i jakie postacie dokładać do tych cybernetyków, bo wiem, że tutaj e, dużo osób się gubi. E, często ludzie wrzucają Riven, żeby mieć chrono i Blade Masterów, mimo tego, że nie robią i rally pod Kery. E, niektórzy wrzucają Tresha pod mana Rivera, co nie jest złą opcją. E, niektórzy wrzucają no cokolwiek innego. O, sprzedają Caitlin, żeby wrzucić Timo albo Gina, bo jest to lepszy sniper. Ja w każdej swojej kompozycji zawsze mam Caitlin, bo jest to sniper i jest to chrono. Sniper to v jest bardzo szybko potrzebny, a chrono w lejcie zawsze się przydaje. Do tego wymieniam swoją fiorę na eko, a często gram też Luciana z Ezrealem w mid -game, żeby mieć 4 chrono, na przykład z Wukongiem. I żeby mieć też tych blasterów, bo Lucian sam w sobie zadaje całkiem potężne obrażenia. Tutaj niestety ta gra troszeczkę nie wyszła, ale możecie sobie zobaczyć, że czasami bardziej opłaca się zagrać 4 Chrono i 3 Cybernetików niż granie 6 Cybernetików, bo miałem Wukonga na dwójce i miałem tam chyba jeszcze w pewnym momencie Riven na dwójce. Albo, albo Tresza, właśnie dostałem. Tak więc lepiej zagrać mocne postacie na drugim poziomie niż wrzucanie tutaj Fiory na pierwszy poziom i Luciana na pierwszy poziom, żeby tych sześciu Cybernetyków uzupełnić. Do tego zawsze. Dorzucam tresza w late gameie na dziewiątym poziomie, jeżeli mam taką szansę, bo Mana river jest naprawdę ważną synergią, żeby opóźnić takie ultimate jak Gangplanka, którego często zobaczycie, jeżeli ktoś gra 6 rebeli. Takie ultimate jak Gnara, takie ultimate jak Blitzcranka, jeżeli ktoś ma na front Chociaż nie wiem, czy ten basic attack jest wystarczająco szybki, żeby to opóźnić, no ale wiecie o co chodzi: opóźnianie obszarowych, zadających dużo obrażeń, umiejętności jest zawsze kluczowe żeby wygrać te giereczki w late game. Jeżeli chodzi o itemki, to zawsze starajcie się złożyć Last Whispera oraz Infinity Edge. wiadomo, że nie zawsze to wyjdzie. Tutaj mi akurat nie wyszły te itemki i graliśmy w ten świat, gdzie mogłem włożyć tylko dwie itemki. Szczególnie jeżeli winstreakujecie w early game, to ciężko będzie tego Last Whispera zebrać na wyższych rangach, bo ludzie wiedzą, że ręka wiece jest mocnym itemem. Ale jak już zbierzecie tego Last Whispera, to Deathblade oraz Runan nie są złymi itemami. Ja bardzo akurat lubię grać Deathblade, bo ten Last Whisper jest wystarczająco, żeby obniżyć wartość armora, i wtedy Deathblade może się szybciej stakować. Szczególnie, gdy macie jakąś mocną drugą postać, taką jak na przykład Lucian ze Zrealem, żeby szybciej zabijać te postacie, i żeby Vein też się mogła jakoś tam lepiej nastakować. Tutaj grałem Hurricane'a z Deathblade'em oraz Giant Slayer'em, bo moi przeciwnicy grali głównie Brawlerów. Wcześniej to, te, to wyskautowałem nikt nie grał w Vanguard Mystic, tak więc bez problemu mogłem się przez swoich przeciwników przebijać, e, prawdopodobnie nie dostałem też e, Last Whispera, no ale są to też mocne itemki, które kontrują brawlerów, bo z Giant Slayerem Blade szybciej się nastakuje, kontruje, kontrujecie też takie e, kompozycje jak Mecha, tak więc granie jednej kompozycji, ale granie ją dobrze, granie na wiele sposobów, e, zrozumienie co grać w mid co grać w late game'ie, jak się pozycjonować, na kogo się pozycjonować i dlaczego, jest bardzo ważne, żeby tą jedną kompozycję dobrze grać. Ja uważam, że najlepiej gram właśnie cybernetyków oraz rebelii, no ale wiadomo, że nie zawsze można te kompozycje zagrać jedną czy drugą, tak więc fajnie znać inne kompozycje ale nie skupiajcie się na tym, żeby tych kompozycji grać zbyt dużo, naprawdę, możecie grać jedną, dwie kompozycje i zajdziecie naprawdę daleko w TFT, mimo tego, że nie znacie wszystkich kompozycji, które są dobre. Niektórzy myślą, że muszą być bardzo elastyczni, żeby w TFT dalej zajść, a to jest po prostu nieprawda. Lepiej nauczyć się grania pewnych kompozycji bardzo dobrze i zapoznać się ze wszystkimi aspektami, które w dany build wchodzą. Jak daleko zajdziemy z tym challenge'em, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że wbiję na tym koncie challengera w dosyć szybkim czasie. To będzie kolejny update na ten filmik, a w międzyczasie zapraszam Was na mojego streamka na Twitchu albo na YouTubie, bo aktualnie streamuję na obydwu platformach, żebyście mogli kontynuować ze mną tą przygodę po serwerze EUNE i zobaczymy jak daleko uda nam się zajść. Jak na razie jest to 30 Gierek i to konto jest w Masterze 140LP do Grandmastera brakuje mi chyba kilkaset punktów, a do Challengera jakieś 450 punktów, tak więc mam nadzieję, że w 100 gierek do Challengera się zmieścimy, możliwe, że mniej, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zapraszam Was na mojego streamka, który jest w opisie, e, albo w komentarzu, e, to był taki krótki update, co tam na tym koncie się działo, mam nadzieję, że Wam pomogło to zobrazować, e, jakie kompozycje działają dalej w Diamencie, nie musicie szukać jakiegoś, nie musicie wynajdować tego koła na nowo, e, po prostu nauczycie się dobrze grać tych kompozycji, e, a Daleko zajdziecie. Ja się z wami żegnam. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę, bo 75% osób, które oglądają moje filmiki, jeszcze nie subskrybują mojego kanału. Tak więc zachęcam i do usłyszenia.